Zdrowia. No dzisiaj jest 11 listopada 2018 roku. Filmik będzie nadawany w poniedziałek 12 o 8 rano, jak zwykle codziennie. Dziękuję subskrybującym. Zapraszam do subskrybowania. No 11 listopada. Jaką rolę pełniła w niepodległości Ameryka? Ameryka, Polonia amerykańska, Polacy, którzy wyjechali za pracą, za chlebem z kraju, którego nie było, z Polski przed końcem II wojny światowej, przed 1918 roku. Mieszkało strasznie dużo Polaków jednak w Ameryce. Przyjechali, pracowali w najróżniejszych miejscach. No i kiedy ojczyzna wzywała, no to pojechali. Pojechali z Kanady, pojechali z Ameryki, pojechali z USA, stworzyli armię przez generała Hallera, była dowodzona. No ale jak to się zaczęło? Jak to się zaczęła ta niebieska armia? No, niebieska armia dlatego, że oni mieli mundury francuskie, bo to była armia we Francji, ale bardzo dużo żołnierzy przyjechało jednak z Kanady. W tej Kanadzie to już polscy przedstawiciele próbowali stworzyć różne takie wojskowe dywizje czy armię polską złożoną przede wszystkim z Polonii kanadyjskiej. Na początku to nie za bardzo wychodziło. W 1914 roku nie za bardzo im to wychodziło. Kanadyjczycy odmówili. Później już troszeczkę inaczej się zaczęło robić, kiedy zaczęła się wojna i wtedy Polacy zaproponowali, żeby zrobić Polski Legion w Kanadzie. No i wtedy się zgodzono. Nazwali go imieniem Tadeusza Kościuszki, a cały ten poligon wojskowy, czy te wszystkie miejsca do ćwiczenia, to były niedaleko Niagary. Także no oni, Kanada do tej pory jest jakoś zależna od Anglii, no dużo mniej niż kiedyś, no ale jednak to z Londynu musiały być te zezwolenia wysłane do Kanady. No ale zgodzili się. Ameryka jako taka ogólnie się obawiała troszeczkę obcych wojsk powyżej swojej granicy, no ale kiedy weszła do wojny, przystąpiła do wojny w kwietniu 1917 roku, no to już troszeczkę inaczej inna była rozmowa. Ignacy Paderewski, no Paderewski jeździł po Ameryce przez ładnych kilka lat, miał swoje koncerty muzyczne. Był strasznie popularny, bardzo, bardzo popularny. Na jego koncerty przychodziły tysiące ludzi. Większość tych hal koncertowych, teatrów, filharmonii, te wszystkie miejsca, gdzie występował, były po prostu wypchane po brzegi. On za każdym razem przed koncertem już od 1909 roku to przedstawiał sytuację Polski, no i w zasadzie przewidywał, że prędzej czy później to Polska powstanie. No, nikt nie przewidywał, że będzie to rezultat wojny jako takiej, no ale kiedy wojna już wybuchła, to on właśnie zaproponował coś takiego, że będzie Polski Legion z Amerykanów polskiego pochodzenia, z Polaków. I Wilson dosyć się do tego przyłożył. Legion Polski to w sumie właśnie 24 tysiące pojechało do Europy, złożyło papiery, no czy byli skłonni pojechać, było 36 tysięcy. Później w późniejszym okresie to z całego świata przyjechało, było 90 tysięcy, między innymi 300 ochotników z Brazylii, także ludzie z całego świata
przyjechali. Po wojnie, kiedy już były te i w Wersalu, no ogólnie te wszystkie rozmowy, co zrobić, żeby była Polska, no nie wszyscy chcieli, tak? Jednak to była Rosja była w tym okresie pod rewolucją komunistów, Lenin, Trocki i tak dalej. Niemcy byli zlikwidowane, ale na przykład ciekawa taka sprawa, że jak te legiony polskie jechały po zakończeniu wojny przez tereny niemieckie, no to były uszczelnione wagony tych żołnierzy polskich. No bo już na tym froncie wschodnim Francja, Anglia nie wiedziała, co z tymi Polakami zrobić, no to oni pojechali, wysłali ich do Polski. Broń była składowana osobno, bo Niemcy powiedzieli, że nie chcą, żeby grupy żołnierzy jechały z bronią. No i dostali się do tej Polski. No później były dużo było zamieszania, no bo było zamieszanie i we Lwowie Ukraińcy przyszli, zaczęli walczyć o swoją jakąś tam niezależność. Były walki o Lwów. Później był cud nad Wisłą, no dlatego, że Sowieci po prostu chcieli ciągnąć się na zachód, wprowadzać swoją rewolucję komunistyczną, no i walczyli. W tej armii było bardzo dużo ludzi z ziemi włoskiej, dlatego że Wieńcy byli po prostu, tam ciągle były przetasowania. Polski nie było, no ale Polaków jednak wciskano na siłę albo to do wojska, do armii carskiej, albo do austriackiej, czy do pruskiej. Także, że wszystkie te trzy kraje wykorzystywały te mięso polskie armatnie. No i większość tych żołnierzy to jednak szkoliła się, czy uczyła się strzelać, czy uczyła się wysadzać, czy uczyła się tej swojej żołnierki, jednak pod dowództwem obcym. Dużo Polaków, tak samo w tej Francji, to było z armii cudzoziemskiej, no bo też armia cudzoziemska, no to jak sama nazwa wskazuje, to była stworzona we Francji przez cudzoziemców. No podejście dosyć ciekawe, bo oni jednak tam nie sprawdzali nic, kto kim jest, czy bandziory, czy nie bandziory, po prostu jechali do Afryki, no i trzymali te kolonie afrykańskie. Służyli Francji po prostu karabinami i swoją żołnierką, no ale sporo Polaków tam jakoś trafiło, no i później trafiło do Francji, trafiło do Polski. Ciekawe jest, że tych amerykańskich żołnierzy, tych wolontariuszy, którzy służyli w armii, w tej niebieskiej armii Halera, czy ogólnie w tych legionach polskich, nie uznali później, nie uznał ani rząd amerykański, ani rząd polski, tak? Także przez długi okres czasu Polacy w Ameryce powiedzieli, że nie będą po prostu walczyli, nie będą walczyli za wolność waszą i naszą, no bo w tym czasie walczyli za wolność naszą i waszą i można powiedzieć, że zostali wyrolowani. Po wojnie w Polsce już wolnej w zasadzie sporo z tych żołnierzy zostało w Polsce, część wróciła do Ameryki, część wróciła do Kanady. No straty były dosyć wielkie, bo jednak zabijalność czy ilość ludzi, którzy ginęła na tych frontach, później oni ginęli jednak w tych walkach na tej granicy polsko-ukraińskiej i z bolszewikami, no między innymi z tym cudem nad Wisłą, to były spore ilości tych zabitych. Także Ameryka się
przyczyniła w sumie do powstania niepodległej Polski. Paderewski, wolontariusze, ochotnicy, wszyscy ci, którzy pojechali tam, żeby walczyć, no bardzo wielu z nich zginęło. Także trzeba pamiętać ten przykrą stronę historii, jaką miała Polska. No i nie można narzekać, że Polonia nie myśli, czy nie myślała, czy nie będzie myśleć o swoim starym kraju, o swojej starej ojczyźnie. Subskrybujecie? Dziękuję. Nie subskrybujecie? Też dziękuję serdecznie, zapraszam. Proszę o naciskanie guziczka. Zdrowia i do następnego.